No cześć, witam Was na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj zajmiemy się potęgami. Najpierw samymi podstawami, co to są potęgi, jak to się je, do czego to służy. Dobrze, zacznijmy od potęgi, od tej definicji. Więc mamy tutaj przykładową potęgę z liczbą a oraz wykładnikiem n. I polega to na tym, że liczbę a mnożymy tyle razy, ile jest to powiedziane w napisane w wykładniku. Czyli wykładnik określa, ile razy mamy pomnożyć liczbę a przez siebie. Tak jak widzimy tutaj a razy a razy a i tych a jest tyle co n. Tak. Teraz, no i to jest w sumie wszystko, co powinniśmy wiedzieć na początek o potęgach. Teraz jednak taki bardziej kontrowersyjny przykład. Mamy a do zerowej i obojętnie co podniesiemy do potęgi zerowej, to zawsze będzie 1. Obojętnie czy to będzie 10, 20, 100, zawsze do potęgi zerowej to będzie 1. Może ciężko jest to sobie wyobrazić, dlaczego tak jest, jednak tak ma być. Wyjątkiem jest cyfra 0, ponieważ 0 podniesione do potęgi zerowej by było dziwne, gdyby dawało 1, ponieważ nadal sobie jest to ciężko wyobrazić, dlatego jest ustalone, iż nie istnieje coś takiego jak 0 do potęgi zerowej. Jest to tak samo jak dzielenie jakiejś liczby przez 0. Jest to po prostu wynik nieokreślony i tyle. No nie możemy czegoś takiego robić. No i to jest wszystko. O tym zapamiętajcie, że wszystko z wyjątkiem 0 do potęgi zerowej to jest 1, a reszta to po prostu mnożymy liczbę razy siebie tyle razy, ile jest to w wykładniku. Teraz dla utrwalenia rozwiążemy kilka przykładów prostych, może trochę trudniejszych. Zależy od naszej sprawności rachunkowej. O, mamy tutaj na wstępie bardzo proste, po prostu rozpisane wszystko, abyście zrozumieli. 3 do drugiej oraz 2 do trzeciej. 3 do drugiej to jest 3 razy 3. Raz 2 do trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2. No to jest 9 plus 8, 17. Gdzie prosty, ładny wynik. Tutaj mamy w nawiasie 2 plus 5 i to podniesione do potęgi drugiej. Jak już wiecie, najpierw rozwiązujemy nawiasy. Jeśli możemy to skrócić ładniej, czy zapisać w postaci jednej cyfry lub liczby, no to oczywiście to robimy, aby było nam prościej. I po prostu jest to 2 plus 5, to jest to samo co oczywiście 7, to do kwadratu, 7 razy 7 to jest 49. Tutaj mamy, znów musimy pamiętać o kolejności wykonywania działań. Ponieważ nie ma teraz nawiasu, to najpierw wykonujemy potęgi. To jest 4 razy 4, czyli 16. Oraz mnożymy to razy 3, czyli 48. 16 razy 3, jak wiecie, jest 48. Tutaj mamy, często się takie zadania będą pojawiały w geometrii wraz z stwierdzeniem Pitagorasa. Mamy tutaj 5 do kwadratu, minus 4 do kwadratu, minus 3 do kwadratu. Jest to 5 razy 5, minus 4 razy 4, minus 3 razy 3, co nam w wyniku daje 25, plus 5 do kwadratu, minus 16, plus 4 do kwadratu i minus 3 do kwadratu, czyli 9. I jak to ładnie odejmiemy, to wychodzi nam 0. Teraz jeszcze jeden przykład, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli potęgujemy liczbę ujemną i wykładnik jest parzysty, to wynik zawsze będzie parzysty. Ponieważ jest to samo co minus 1 razy minus 1 daje nam 1. Jednak jeśli jest wykładnik jest nieparzysty i liczba jest ujemna, to wynik też będzie ujemny. Ponieważ mnożymy wtedy trzy liczby ujemne, które dadzą nam liczbę ujemną. Jeśli już nie pamiętacie, jak się to robiło, zalecane jest, jeśli chcecie to umieć, aby powrócić do poprzednich lekcji, ponieważ to już było wszystko i teraz to jest lekkie przypomnienie. Tak, teraz zajmiemy się może trochę, nie wiem, ambitniejszymi przykładami, jeśli to tak można nazwać. Na pewno będzie w nich trochę więcej skrótów myślowych. Więc zacznijmy. Mamy tutaj ułamek, jak widzicie zwykły. W mianowniku jest 4 do kwadratu i 3 do kwadratu, co nam daje 16 plus 9. 16 plus 9 to jest 25, podzielone przez 25 to jest 1. Tutaj mamy w nawiasie 12 do kwadratu, to jest 44, dodajemy.
5 do kwadratu, czyli 25. I znaczy możemy to zapisać w takiej ładnej postaci, ładnie nam się, żeby ten nawias był w liczniku. Dzielimy to przez 13. Jest to po prostu inaczej. To jest po prostu inaczej zapisane, chociaż jak wiecie, to jest to samo. I ładnie 169 dzieli się nam przez 13. I to jest 13, bo 13 do kwadratu to 169. Tak zapamiętajcie, ponieważ znajomość tych potęg od 1 do 20 jest bardzo przydatna w zadaniach, ponieważ głupio co chwilę liczyć to pisemnie z boku lub sprawdzać na kalkulatorze. Tutaj mamy jedną niewiadomą, którą nie wiemy jaka to jest. Potem tu będą tak zwane wzory skróconego mnożenia, jednak o tym będziemy się uczyć później. To wyrażenie do kwadratu to jest to samo co to wyrażenie. To wyrażenie razy takie samo wyrażenie, ponieważ musimy pomnożyć razy siebie. I jak już dojdziemy do tego, musimy pomnożyć każdy wyraz przez każdy wyraz z jednego nawiasu razy każdy wyraz z drugiego nawiasu. Tak jak tutaj widzicie, x razy x daje x kwadrat, x razy 1 daje x, potem 1 razy x znów daje x i 1 razy 1 daje 1. Ładnie to doprowadzamy do najprostszej postaci. To będzie x kwadrat dodać 2x dodać 1. No i na zakończenie taki abstrakcyjny przykład. Często, tylko żeby zapamiętać, że co nam daje to 0. Więc dla przypomnienia, gdybyśmy mieli liczyć to wszystko na, nie wiem, 5 do, z takim wysokim wykładnikiem, to nawet ciężko byłoby to na naszych kalkulatorach obliczyć. A jak mamy tutaj 0, to po prostu wiemy, że ta liczba jest dodatnia czy ujemna. Znaczy na pewno nie będzie zerem. Więc wynik to jest 1. Tak to zawsze na takie zakończenie, taki lajtowy przykład. No i to by było na tyle. Potem na kolejnych lekcjach znów będziemy się zajmować potęgami. Zachęcam oczywiście. No i zapraszam ponownie. Dziękuję za uwagę.